Hej, cześć, Aloy z tej strony, witam was po raz kolejny w ekskluzywie na PlayStation 4 i 5, czyli Horizon Zero Dawn. Gra wybitna, bardzo ciekawa też fabuła i właśnie o tej fabule tutaj mogliśmy się więcej dowiedzieć w poprzednim odcinku. Cóż, pozostaje nam tylko rozwiązać zagadkę jeszcze, kim jest właściwie ten tajemniczy głos, do kogo on należy, który nam cały czas udzielał wskazówek. Może się czegoś dowiemy w najbliższych odcinkach. Więc dokładnie w tym miejscu skończyliśmy poprzedni. Udamy się teraz do wyjścia tej prywatnej windy tego prezesa właśnie tej tutaj firmy produkującej roboty bojowe. To nie ma sensu. Sobek nie mogła być moją matką, żyła wieki temu. Tyle poszukiwań i wciąż jestem daleko od celu. I taka jest twoja reakcja na to, czego się dowiedziałaś? Marudzić jak rozpieszczony Bachor? Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo. Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Aloy? Spodziewałam się po tobie więcej. No, twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to? Strawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie. A poznać chcesz? Tylko moje imię? Silence. Tak się nazywam. A teraz może spróbujesz zadać inne pytanie. Jakieś mniej trywialne. Ach, no to wiemy już, do kogo ten głos należał. No powiem szczerze, że się chyba trochę rozczarowałem. Myślałem, że to będzie jakaś inna istota, nie z tego wymiaru. No dobrze. No nie wiem, po kolei przepytajmy go. No dobra, Silence. Wygrałeś. Przybyłam tu w nadziei, że dowiem się więcej o tej Elizabeth Sobek. Tak się stało, ale ciągle nie rozumiem naszej relacji. Albo czemu zaćmienie chce mnie zabić, albo kim jest Hades. Zero odpowiedzi. Tylko kolejne wątpliwości. No właśnie. I dlatego pora, abyś poszerzyła zakres dociekań. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapatach. O czym ty właściwie mówisz? Goniłeś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja przedwiecznych upadła, ale życie... życie przetrwało. Oczywiście. Zatem, co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc? Jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu tu jeszcze stoisz? Nie tak prędko, Silence. Czeka cię trochę wyjaśniania. Dość już powiedziałem. Jeśli masz więcej pytań, nie marnuj mojego czasu i streszczaj się. Czy jest jakakolwiek szansa, że Elizabeth Sobek wciąż gdzieś żyje? Wątpię, ale kto wie? Dane, jakie udało mi się odkryć, wspominają o technikach przedłużania życia. Głównie o farmaceutykach, znaczy się o lekach. Ale próbowano też nowych technik zamrażania i rozmrażania ludzi. Zamrażanie i odmrażanie? Nazywali to kryogeniką. Ale natrafili na kłopoty. Biorąc pod uwagę technologiczne talenty Elizabeth, nie mogę wykluczyć tego, że odkryła sposób uzyskania nieśmiertelności. Ale to spekulacje. Marnujemy czas.
Dobrze, jeśli skończyłaś, ruszaj w drogę. O nie, ja dopiero zaczynam. Siedziałeś sobie bezpiecznie w moim fokusie, podczas gdy to ja ryzykowałam życiem. Wystarczy, że zdejmę to urządzenie z głowy, a staniesz się ślepy, głuchy i cichy. Więc nie narzekaj i odpowiadaj na pytania. No dobrze. Słucham. Mówiłeś, że już od jakiegoś czasu wiesz, że to maszyny Faro zniszczyły cywilizację przedwiecznych. No to wskazywały dowody. Ale jak dotąd nie znałem pełnej skali zniszczenia. Na przykład, że mogły przetwarzać biomasę na paliwo, lub że seria Horus tworzyła nowe roboty, jak kocioł na nogach. Ale roboty, które dotychczas widzieliśmy, skaziciele i uśmiercacze, tak nie działają. Jak na razie nie. Jak dotąd nie spotkaliśmy jeszcze żadnych nieuszkodzonych. Kto wie, co potrafią, gdy są w pełni sprawne. Czyli jak rozumiem, zaćmienie tylko wykonuje polecenia. To Hades chce mnie zabić. Kto to? Nie wiem. Zaćmienie opisuje go jako podziemny cień jakiegoś diabła. To coś, co przemówiło do mnie na zewnątrz. Co zniszczyło Fokusa. To był Hades? To nie jest osoba ani maszyna. Raczej duch. Ze strasznym głosem. Wiemy tylko, że pragnie twojej śmierci. Z powodu moich powiązań z Elizabeth. Na pewno. Hades wykorzystuje zaćmienie do uruchamiania robotów Faro. Ale jeśli Elizabeth znalazła sposób, jak ich powstrzymać, jeśli stworzyła jakąś broń, może Hades boi się, że zrobię to samo. W jednym z przekazów, jakie odkryłem, znajdują się sugestie o opracowywaniu jakiejś superbroni. Może by powstrzymać roboty, cywilizacja przedwiecznych musiała zniszczyć siebie. Kim jesteś, Silence? I jakie masz zamiary? Naprawdę chcesz poznać rzeczy osobiste? Jestem wędrowcem, który dawno temu porzucił swoje plemię. Badaczem zakazanych miejsc, poszukiwaczem utraconej wiedzy. Tak jak mówiłem. Zatem skąd tyle wiesz o zaćmieniu? Tak się składa, że dużo wiem o wielu rzeczach. Jeśli zaś chodzi o to, czy pracuję dla zaćmienia lub innych ludzi, to nie. Można mnie nazwać niezależnym. Używałeś mojego fokusa, by mnie szpiegować. Jak to możliwe? Każdy fokus wysyła sygnał, głos, które słyszą tylko inne fokusy. Umiem łączyć te głosy ze sobą, sprawić, by fokusy rozmawiały jeden z drugim, nawet na wielkie odległości. Jak się tego nauczyłeś? Lata badań i eksperymentów. Z zasady jest to podobne do tego, jak panujesz nad maszynami. Ja panuję nad fokusami. I możesz szpiegować też inne fokusy zaćmienia? Zwykle tak. Mogę tylko powiedzieć, że przejęcie ich połączeń jest skomplikowane. Elizabeth powiedziała Tedowi Faro, że zmierza w miejsce zwane Sztabem Dowodzenia Robotami, aby powiedzieć im o nowym świcie. To miejsce wciąż istnieje. Oseram nazywają je Kurhanem. Kurhan? No pięknie. Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła, a raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, popracuj trochę nad manierami. No i co? Bardzo... Teraz do sztabu dowodzenia robotami, aby poznać sekrety nowego świtu. No właśnie, mamy dalszy ciąg tej historii. No całkiem ciekawa, bo kolejna zagadka. Zagadka goni zagadkę. Tym razem część już wiemy, ale nie wiemy właśnie, co to jest projekt świt i w jaki sposób udało się powstrzymać Rui przed zniszczeniem totalnie życia na Ziemi.
Dobra, ale zobaczmy, mamy dwa punkty do wydania. Nie wiem, czy nie wykupić sobie właśnie trafienia krytyczne, zdają większe obrażenia może. To byłoby dobre, bo... No, ewentualnie te silne ciosy. Trafienie krytyczne. No pewnie będę z biegiem czasu wykupywał te wszystkie zdolności i to na trafienie krytyczne też przyjdzie czas. Tylko kwestia jest, czy to wziąć teraz, czy nie poczekać trochę, bo mamy... No ale do 26 poziomu jeszcze jest dosyć dużo jednak do zrobienia. Dostaliśmy zdrowie plus 10 też. Zobaczmy tutaj na... Jeszcze te... Podnoszenie zwierzchowca to jest zbieraczka okruchów, to później w ogóle tego nie przyspieszałem, tylko chyba ten okres dominacji sobie wziąłem. A nawet nie. Tylko wabik, no bo wabik dobry było. Uzdrowicielka, szczerze mówiąc. Podwaja pojemność torby na leki, no to może jest dosyć dobre. Ale to 3 punkty są potrzebne, no właśnie. To mniej, powiedzmy. No dobra, ja sobie to potem spokojnie przejrzę. Dobra, to wracamy. No po prostu zjedziemy sobie fajnie z dół. Najpierw przychodzi chłód, a potem śnieg. Mam już za dużo. Dobra, pora się zastanowić właśnie nad misjami. Idź do Kurhanu. Gdzie on jest? On jest aż tutaj. No ale tą mapkę mam no po części odkrytą. Tutaj mamy jedno ognisko. To jest ten... tu jest drugie. Obóz Banuków. Jeśli nie pamiętacie, to jest odcinek
o tym obozie, o tej misji tutaj. Myślę, że warto byłoby stąd wtedy przejść się do tego Kurhanu. No bo nie wiem teraz. Tu nie ma żadnej, mamy 9000 punktów. Mamy też, jest poziom 18, a potem można byłoby zrobić tą misję też główną z siostrą Erenda. Czyli do tego Kurhanu myślę, że się wybiorę tu po prostu. Liczę na to, że zdołam to zrobić. No dobra, to oczywiście się przeniesiemy, wykorzystując pakiet szybkiej podróży, bo nie będę tutaj szedł, tylko z tego ogniska po prostu sobie... Z tego miejsca ewentualnie można by było przejść... Nie, pójdziemy normalnie drogą stąd. Trochę się podrapię. Czy ta maszyna to jest... To jest to? To wygląda jak budynek bardziej, ale zobaczymy bliżej. No, nigdy tutaj wcześniej nie byłem, więc też nie wiem, co mi... Metalowy kwiat mamy po drodze, zobaczymy. Bierzemy kolejny, bo już jeden znalazłem, nawet przypadkowo całkiem. No to nie jest całkiem niedaleko tutaj rośnie. Nie wiem, co one zawierają. A, tutaj mamy kultystów chyba. A, bandytów. No to możemy ich wyeliminować tutaj. Jest ich tylko czterech. Mamy wyważoną strzałę, no, wzmocnioną strzałę. Nie spostrzegł, ten spostrzegł. Dobra, pięknie. No i teraz następne rzeczy. Zobaczymy, co oni mieli przy sobie. Może coś fajnego. A trochę okruchów, jak zwykle. Okruchy metalu.
Dobra, lecimy dalej. Muszę właśnie zdobyć jak najszybciej ten lepszy, nie tylko, no może i nawet broń, ale też i lepszą odzież taką, która więcej daje nam. Tutaj jest metalowy kwiat, zobaczmy co on. Patrząc na rzekę poprzez okna drzew, pada wiosenny deszcz. To są jakieś poematy zaklęte w tych metalowych kwiatach. To jest tutaj jastrząbłysk. One są podatność na strzały rozrywające. To możemy go załatwić chyba jednym uderzeniem. Daleko spadł trochę. Chyba jeszcze jeden dalej. Najszybsza droga na dół. Nie widzę żadnych fokusów w tym miejscu. Poradzisz sobie ze wszystkim, co tam znajdziesz. Kontynuuj. Dzięki. Pozostawiona sama sobie. Możemy mieć kłopot. Thank you.
Kurhan. W cieniu metalowego diabła. Świetnie. To tyle, jeśli chodzi o ostrożność. Są też w środku. Bitwa zastygła w lodzie i czasie. Odbierasz to, Silence? Silence! To powinno zadziałać. Czas się rozejrzeć. No, tutaj byli we dwójkę. Ja ich nawet nie dostrzegłem początkowo. Jakoś przeoczyłem ich w ogóle. Dobra. Się wydawało, że po tej linii można zjechać tutaj, ale teraz to nie jestem tak do końca pewny. Hmm.
musieli spać. Pewnie coś jak dormitoria w sercu nocy. Zapis. Trzecia bitwa o California Marine. Roy wyłonił się z Pacyfiku i sama nie wiem, czy byli to miejscowi minutowcy, czy szalona piętnastka. Ale podpalili plamę śmieci. Rany. Ocean płonął, to było... Pierwsza fala robotów zjawiła się pokryta płonącym szlamem. To pozwoliło nam masakrować je na plażach przez godzinę, dwie, zanim Roy dokonał obliczeń. Wciągnęliśmy je w głąb lądu, w zabudowę Kalmar. Zwaliliśmy na nie budynki, poraziliśmy sieć impulsem EMP. Standardowa procedura. Ostatnio byłam w Kalifornii mając 5-6 lat. Wszędzie światło jak przez filtr społecznościówki z lat 40. Zapis. Pierwszą bitwę o wschodnią ścianę morską poprzedziło długie oczekiwanie. To było przed Kalmar, a prognozy były znacznie gorsze dla wschodu. Przez 3 tygodnie wysyłali nas do jakiejś dziury, żeby szkolić minutowców. Wciąż padało, a przecież Europa już wtedy płonęła. Mnóstwo prefabrykowanych baraków. Drukowali je aż do uderzenia głównych sił. Szkoliliśmy minutowców tam, gdzie mieszkali. Udawaliśmy... że jeśli będą uważać, to może przeżyją, aby umrzeć gdzie indziej. Najgorzej było z tymi, którzy naprawdę to kupili. Nękali nas tymi pytaniami o nowy świt, jakbyśmy wiedzieli coś, czego oni nie wiedzą. Przysięgam, im dłużej to robiliśmy, tym bardziej sami byliśmy jak te roboty. Tyle, że je każda walka uczyła, a nas chyba nie. No, jak nie wiecie, kim byli Minutemen, to... W Falloutie 4 możecie się z tym zapoznać, albo po prostu gdzieś sobie poszukać, kim byli. Byli generalnie ochotnicy spośród społeczeństwa, którzy brali udział. Byli szybko werbowani, dlatego minutowcy, że na ostatnią chwilę w walce Ameryki o niepodległość. Czy my możemy to zobaczyć? Chyba tylko możemy... Chyba nie jest zapis głosowy. Dzięki za maile. A jednak tak. Na służbie czas szybko płynie. 4 miesiące z powrotowcami, nie wiem, z 20 rzutów. Na zachodnie wybrzeże i z powrotem. Walka razem z tymi cywilami z zaciągu. Banda nieudaczników. Przechodzą tylko podstawowy trening. Tu masz KBE, jak widzisz robota, to go trafiasz. Ale jakoś to wszystko razem działało. Razem z 6 z FBSR załatwiliśmy Horusa pod Lithium Beach. Odskoczyliśmy, zanim zjawili się jego kumple. Widzieliśmy, jak pada. Mam nadzieję, że mówili o tym w wiadomościach, kochanie, i że wszystko się dobrze skończy. Musimy tylko poczekać na projekt Nowy Świt, a potem wszystko znowu będzie jak kiedyś. Skarbie, ja wiem, że minęło wiele dni. Tak mi przykro. Dyslokacja trwa coraz dłużej i jest coraz trudniejsza. Rój coraz łatwiej przewiduje nasze ruchy. Jest nas coraz mniej i mamy coraz więcej roboty wraz z każdym, kto odchodzi. To jak rodzinny biznes w ciężkich czasach, tylko... To nie moja rodzina. Tu nie ma ciebie. W oczach tamtych ludzi wciąż próbuję zobaczyć ciebie, życie, jakie wiedliśmy. Pamiętam, jak cieszyli się na nasz widok, kiedy wciąż mieli nadzieję. Teraz już tak nie jest. Nawet nie rozpoznaję miejsc, których bronimy. Jedyne, o co wciąż walczę, to ty. No i o nowy świt, żeby to coś odwrócił. Cokolwiek to jest. Powrotowcy, polecono mi przypomnieć wam artykuł 115 regulaminu bazy dotyczący nieautoryzowanego użycia cyklów procesora. A dokładnie artykuł 115c. Każda symulacja holograficzna nie związana bezpośrednio ze szkoleniem operacyjnym lub skutecznością. Słyszeliście... Życzę miłej gry. Meble były metalowe. To niezbyt wygodne. Chociaż to świat metalu. Pewnie byli przyzwyczajeni. Dobra, bo ja teraz to się troszkę zagubiłem tutaj. Nie wiem, czy tu na dół zejść.
Aha, tutaj mamy, dobra. Czyli tak, czyli trzeba zejść tutaj w dół, ale zobaczymy jeszcze tutaj te... te miejsca. Tutaj jest też coś, ale to chyba jest coś w rodzaju windy. Tylko jedno łóżko. Może izba przywódcy. Czyli kapral Sarai, ona walczyła w jakiś egzoszkielecie też. Tutaj musiałem być, bo to podnosiłem. Kable prowadzą do źródła zasilania. Cenna wiadomość. Nie widziałam tego od dzieciństwa. To musi być jakiś kod. Może spróbuję przeskanować przedmioty w okolicy. Jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Tylko teraz, który jest ten pierwszy? Czy od tej chyba ten będzie? No ten jest dobrze obrócony. Ten musimy na wschód, czyli w prawo. Ten musimy w lewo. Ten był dobrze. No i na południe.
trzy linie zasilające, trzy źródła. Pierwszy z głowy. Poszukajmy drugiego rozwiązania. No może to tak samo działa, bo chodzi o reboot całego systemu, czyli tutaj zrobimy identycznie. Czy tutaj na wschód? Ten nie pasuje, tak? Tu już nic nie ma. Zobaczmy, czy tutaj coś może... O, coś było, czy mi się wydawało? Zobaczymy, tutaj u góry coś powinno być. A może w drugiej kolejności, w odwrotnej kolejności to zrobię. Będzie jakby od tej strony zrobimy. No nie, trzeba poszukać rozwiązania, no bo nie wiem, jakie może być. Chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii? To szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Dobra, może to wystarczy, żeby tu coś odblokować. Chociaż wątpię. O! No to go się nie spodziewałem. Tutaj nie wiem, gdzie teraz... Dobra, jeszcze raz trzeba odblokować to niestety. Szczęście daleko nie jest. No, co się dzieje? Dlaczego ja tego nie mogę teraz przeskoczyć?
trzy linie zasilające, trzy źródła. Pierwszy z głowy. Ej, jak chcecie wiedzieć, jak spamiętałem reboot systemu geotermii, to szło tak. Deszek leci na północ latem, na wschód wiosną, na zachód jesienią, na południe zimą. Niespodziewana poezja natury z ust Majka Mechanika, co? Jak zwykle przerastam oczekiwania. Dobrze wiedzieć. Aha, dobra, czyli góra, dwa do góry i dwa na dół. Nie wiem, czy to się tyczy tych. Może. Jeden jest chyba u góry. Tutaj to jest akurat już podane. Góra, dół, lewo, prawo. Chyba się udaje. A przynajmniej tak to brzmi. Do czego służy? No tak, kluby inne. Nie szukają odpowiedzi, tylko broni. Źle, bo nie trafiłem go za pierwszym razem. Tu przyjdą. Nie macie nic lepszego do roboty? Thank you.
ojczyźnie! Dajcie im się wymknąć! Nie ma miejsca. Nie wiem, gdzie tutaj na dół. A, tam trzeba chyba przeskoczyć, dobra. Tutaj, zdaje się. Na to wystąpienie. A, jednak nie. Muszę wysuszyć buty. Thank you.
Co to jest? To? Mapa. Mapa czego? Naszego świata. Planety Ziemi, Aloy. Świat nie jest płaski, jak myślałaś. Czemu miałabym tak myśleć? Podczas zaćmienia cień padający na Księżyc jest zaokrąglony, więc nasz świat jest kulą. Czyli tak to wygląda. Z daleka. No, porozmawiamy o tym przy innej okazji. Wracaj do roboty. Roboty Faro rozprzestrzeniały się po całym świecie, pożerając wszystko. Ale Elizabeth zdołała je w porę powstrzymać. Tylko jak? A to jednak jest Ziemia, ale strasznie szybko się obraca. Coś wpłynęło na ten dużo szybszy ruch. Dzień i noc trwają znacznie szybciej. Do tej pory byłem przekonany, że akcja się nie dzieje na Ziemi, że to jest wszystko to podobnie, ale nie Ziemia. Nie mam miejsca. Ale to ludzkość się cofnęła w rozwoju. Nawet nie byli przekonani wszyscy, że Ziemia jest okrągła. Ciekawe, na czym polegał ten projekt Nowy Świt. Może na tym, żeby tylko gdzieś zalążek życia przetrwał i po prostu reset od zera. Zaćmienie. Majstrują przy metalowym diable. Mam nadzieję, że nie chcą go obudzić. Uwaga! Dobra, ale walkę z nim to już sobie obejrzymy w kolejnym odcinku, na który was już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Cześć, cześć, cześć.